20 września otwarto w Myszkowie spółdzielnię socjalną Twoja Przestrzeń. Jest to miejsce dla naszych mieszkańców, przestrzeń otwarta dla każdej grupy wiekowej, czyli od maluszka takiego 3-letniego po osobę w wieku eleganckim. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz wraz z innymi przedstawicielami myszkowskich instytucji. Chciałem na tym otwarciu życzyć Wam, żeby te przestrzenie się wypełniły i żeby Wasza spółdzielnia stanowiła taki bardzo mocny przykład spółdzielni prężnie działającej, prężnie rozwijającej się przez długie lata. No, nie chcę tutaj naśladować Jurka Owsiaka, żeby ona funkcjonowała do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. To wspaniale, że taki podmiot rozpoczyna tutaj funkcjonowanie. W tej chwili jesteśmy w pokoju przeznaczonym dla dzieci, to sama radość. Obok tuż pracownie. Mam nadzieję, że będzie to miejsce, gdzie dobrze będą się czuli mieszkańcy Myszkowa. Kibicujemy, pomagamy, życzymy sukcesów i życzymy tego, żeby inicjatywa nie była krótkotrwałą inicjatywą, tylko żeby na trwale wpisała się w całe miasto. Nowe miejsce na mapie Myszkowa zyskało akceptację i wzbudziło podziw mieszkańców. Już na samym początku, jak tylko usłyszałam, że taka spółdzielnia się tworzy, to pierwsza moja myśl była taka, że to jest przestrzeń, która jest tutaj potrzebna. Mówię to przede wszystkim jako mama, bo naprawdę taka przestrzeń, gdzie dzieci mogą spędzić świetnie czas, a przy okazji rodzic może mieć ten czas na załatwienie pewnych spraw, gdzie chodzenie z dzieckiem po prostu czasem, no może dla dziecka nawet nie jest zbyt przyjemne, a tutaj ta przestrzeń jest tak piękna, że myślę, że dzieci będą chętnie tutaj przebywały i będą miały te kilka minut, godzin naprawdę na świetną zabawę. Później dowiedziałam się, że ta przestrzeń to nie tylko przestrzeń dla dzieci, ale też dla osób dorosłych. Też taka przestrzeń dająca wsparcie. No i rzeczywiście myślę, że jest to miejsce, gdzie mnóstwo osób, od tych najmniejszych do najstarszych, będzie mogło znaleźć coś dla siebie, taką swoją właśnie, swoją przestrzeń. Głównym założeniem spółdzielni jest to, by każdy mieszkaniec znalazł w niej swoją przestrzeń. Mamy tutaj takie tak naprawdę dwa pomieszczenia. W jednym jest właśnie u cioci Kukułeczki, pomieszczenie dla dzieci, przestrzeń dla dzieci. Drugą salę mamy warsztatowo-szkoleniową i tam będą się odbywały właśnie spotkania, również warsztaty z rękodzieła artystycznego. Będzie przestrzeń dla osób, które będą chciały, są samotne, czy borykają się z ciągłym odchudzaniem, takie grupy wsparcia, więc będzie to rozłożone godzinowo. Nowo na pewno. Mamy również inne przestrzenie, do których zapraszamy bardzo serdecznie i będą otwierane cyklicznie. Spółdzielnia mieści się na placu dworcowym w budynku dworca PKP.